W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, oto czas pożądany, oto czas teraz zbawienia. Drodzy wierni, zaczął się Wielki Post, to jest czas wysiłku zarówno duchowego, jak i fizycznego. A więc jest to czas łaski, bo łaskę otrzymujemy darmo, jeśli chodzi o tę pierwszą łaskę. Jest to tak zwana łaska uprzedzająca, zaś żeby otrzymać kolejne łaski, potrzeba z tą łaską współpracować. Potrzeba nam współpracować z łaską Bożą. Łaska Boża sprawia w nas świętość, ale nie ta pierwsza. Ta pierwsza jest tylko i wyłącznie zaczątkiem tej świętości. Jeśli na nią odpowiemy i odpowiemy na wszystkie następne, to wtedy na pewno świętymi zostaniemy. I właśnie teraz jest czas świętości, ponieważ jest to czas pokuty. Drodzy wierni, święci pokutowali, święci się modlili, święci przystępowali do sakramentów, ale nade wszystko kochali. Pokuta ma nas prowadzić do świętości, a więc do miłości. A miłość sprawia to, że zapominamy o sobie. I toż samo ma czynić pokuta. Pokuta ma sprawić we mnie to, bym dostrzegł, że w moim życiu jest coś większego niż ja, niż moje własne ja. A właściwie, że jest ktoś większy niż moje subtelne ja, które objawia się na bardzo różne sposoby. Zawsze jest ono zwodnicze i zawsze prowadzi na manowce. I Chrystus pokazał nam, jak pokonywać to własne nasze ja. Sam, który nie miał zarzewia porządliwości, poddał się kuszeniu, aby pokazać nam, jak pokonywać samych siebie. Drodzy wierni, przede wszystkim modlitwa. Pan nasz Jezus Chrystus na pustyni się modlił. Przez modlitwę jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Albo też zaczynamy być zjednoczeni z Panem Bogiem, jeżeli z Nim jeszcze wcześniej nie jesteśmy. To właśnie za pomocą modlitwy i pokuty możemy pokonać szatana. Modlitwa i pokuta. Jak doskonale wiemy, Pan nasz Jezus Chrystus nie pokutował w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo żeby pokutować w ścisłym tego słowa znaczeniu, to trzeba najpierw popełnić grzechy, a Pan nasz Jezus Chrystus, niewinność sama, żadnego takiego nie popełniła. Jednakże to, że nie mógł pokutować, ścisnąć tego słowa znaczeniu, nie oznacza, że nie mógł zadośćuczynić za innych. Zadośćuczynił za grzechy innych, za nasze grzechy i to aż w sposób nadto wystarczający. Pokazał nam, jak pokonać porządliwość ciała. Ten, który był Synem Bożym, jest Synem Bożym, mógł faktycznie zaspokoić swój głód. Miał ku temu władzę. Wystarczyło jedno słowo, a te kamienie faktycznie stałyby się chlebem. Ale coś jest ważniejszego w życiu, niż mieć pełny brzuch. To właśnie miłość Boga, bo właśnie miłością Jezus zwyciężył szatana. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyż to nie jest miłość? Jeśli kogoś miłujemy, to rozważamy jego słowa. I potem w czyny je wprowadzamy. Tak samo też powinno być z naukami naszych rodziców, które to powinniśmy głęboko chować w naszym sercu i stosować w różnych okolicznościach naszego życia. Drodzy wierni, w życiu jest coś ważniejszego niż pełny brzuch. I to jest prawda, którą trzeba zrozumieć i która to nie jest tak ewidentna, jak się wydaje. Bowiem obżarstwo z natury swojej jest raczej grzechem lekkim, co powoduje, że jakże często w tej dziedzinie sobie folgujemy. Mówimy sobie, a cóż to się stanie, jeśli jeszcze to zjem? Oczywiście grom z nieba nie spadnie, ale zatrzymasz się na drodze do Pana Boga. Tak, drodzy wierni, pokuta, którą teraz podejmujemy, ma zadanie również to, żebyśmy w pewnych dniach, w pewnych okresach odczuli głód. A jak odczujemy głód, to też łatwiej zrozumiemy tych, którym nie z własnej winy pożywienia brakuje. I mówi się dziś, że to dzisiaj nie jest modne, że to był czas pierwszych wieków, że dzisiaj trzeba stosować inne praktyki pokutne, a właśnie, że dzisiaj potrzeba pokuty większej, trzeba bardziej pościć. Dlaczego? Ponieważ są większe grzechy, a jednakże powtarzam, niech każdy patrzy na swoje siły, niech każdy uważa na swoje obowiązki stanu, by ich nie zaniedbać. Niech pokuta będzie wyrazem miłości do Pana Boga i gorliwości, a nie wyrazem miłości własnej, która to często bardzo lubi, która to często sobie ma w sobie upodobanie, jak bardzo jestem umartwiony. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. To też jest wyraz miłości.
Jak często my Boga kusimy, gdyż chcemy ludziom pokazać dzieła Boże w nas. Ludzie mają nas podziwiać i dlatego pokutujemy. I modlimy się często, żeby Bóg nam przymnożył sił, byśmy mogli sprostać wymaganiom, które sobie sami postawiliśmy, narzuciliśmy. A Bóg tych sił nam nie przymnaża. Dlaczego? Ponieważ jest miłością i chce, abyśmy Jego samego kochali, a nie samych siebie. Próżna chwała jest bardzo trudną wadą do wykorzenienia. Człowiek chce karmić własne ego, do tego ego, od tego swojego ego nie może się uwolnić i cokolwiek robi to po to, żeby od ludzi był widziany. Nawet często sobie z tego nawet sprawy nie zdaje. I co robić w takim wypadku? Jak zwalczać tą próżną chwałę? Ano najlepiej nic. Chcesz czynić jakieś rzeczy nadzwyczajne? Czyń tylko zwyczajne, ale z miłością. Nasz Pan podobnie rozprawił się z tą pokusą. Nic nie zrobił, to znaczy się pozostał niezruszony, pozostał na tym dachu świątyni, pozostał na swoim miejscu. Tak samo i my, jeśli chcemy unikać próżnej chwały, chcemy ją zwalczać, pozostajmy nadzwyczajnie na swoim miejscu. Wykonujmy swoje obowiązki stanu, módlmy się, pokutujmy w zwyczajny sposób, nie pragnijmy rzeczy nadzwyczajnych, ani łask nadzwyczajnych na modlitwie, ani pokut nadzwyczajnych, ale niech to wszystko będzie zwyczajne, ale czynione z miłością. To właśnie zwyczajność uświęca, bo zwyczajność zabija próżną chwałę, a jak zabijam próżną chwałę, to jest bardzo prawdopodobne, że na tej drodze do świętości postąpimy. Samemu Bogu kłaniać się będziesz. Tymi słowami nasz Pan rozprawił się z ostatnią iście diabelską pokusą, pokusą przeciwko pierwszemu i najważniejszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Diabeł chce, ażebyśmy mu służyli. Niekoniecznie nam się objawi w widocznej postaci i będzie kazał sobie złożyć pokłon. Zrobi to w o wiele bardziej subtelny sposób. Obieca nam wolność po to, by wpędzić w nas w jego okrutną niewolę, w niewolę grzechu. Zresztą tak jest w każdym grzechu. Każdy grzech jest nadużyciem wolności i każdy grzech kończy się w bardzo smutny sposób. To znaczy się kończy się niewolą i grzechu, i szatana. I właśnie, żeby pokonać tę pokusę wolności, bo to jest pokusa związana z władzą, a ten, kto ma władzę, ten jest wolny, bo może robić to, co chce, tak mu się przynajmniej wydaje, potrzeba nadprzyrodzonego posłuszeństwa. I tutaj naciskam na słowo nadprzyrodzone posłuszeństwo. Ono musi być nadprzyrodzone, bo tylko takie kruszy moc szatana. Tylko posłuszeństwo wierze, nadziei i miłości może zniweczyć moc szatana, która to nie jest mała, która to jest wielka, ale jest niczym w stosunku do mocy Boga. Szatan nic nie może przeciwko Bogu. Trzymajmy się mocno Boga, a nic nie będzie również mógł przeciwko nam. Drodzy wierni, Bóg jest miłością. Proszę, ażeby o tym nie zapominano w Wielkim Poście, bo jak się karzemy, pokutujemy za nasze grzechy, a zapominamy o tym, że Bóg jest miłością, to tylko popadamy w zniechęcenie, a czasami nawet i w rozpacz, a to Pan Bogu się nie podoba. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.